na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Krzysztof Jakubowski. A w dzisiejszym programie nauczyciele i pedagodzy pod okiem psychologów zgłębiali wiedzę, jak rozpoznać pierwsze sygnały depresji u dzieci i młodzieży oraz jak jej zaradzić. Depresję kojarzymy przede wszystkim z przygnębieniem, ze smutkiem, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży na pierwszy plan wysuwają się całkowicie inne objawy. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzali pojazdy pod kątem jakości spalin. Podczas tych kontroli typują samochody, które podejrzewają, że mogą nie spełniać takich norm. Depresja u dzieci i młodzieży. Pod takim hasłem w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zabrzu odbyły się warsztaty skierowane do nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas spotkania omawiano m.in. mechanizmy powstawania zaburzeń depresyjnych, objawy depresji oraz działania profilaktyczne. Depresja wśród dzieci i młodzieży to trudny temat i niestety wciąż aktualny. Warsztaty odbywające się w poradni psychologiczno-pedagogicznej miały ważny cel, by nauczyciele nauczyli się rozpoznawać pewne objawy prezentowane przez uczniów w szkole. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w takim momencie, jeśli chodzi o zachorowalność młodych ludzi, że coraz więcej z nich choruje na różnego rodzaju zaburzenia związane z chorobami psychicznymi. Dziś koncentrujemy się na depresji. Ale to, co chcemy przekazać nauczycielom, to to, żeby nauczyli się rozpoznawać pewne objawy, które ich uczniowie będą prezentowali w szkołach. Nie wymagamy od nauczycieli leczenia, bo to nie jest ich działka. Chcemy tylko mówić o tym, żeby stworzyć taki program wsparcia dla tych uczniów na terenie szkół i przedszkoli, po to, aby ci uczniowie mogli sobie radzić bardziej z wyzwaniami, które ich w życiu czekają. My wszyscy spotykamy się z wyzwaniami i my jako dorośli jesteśmy w wyposażeniu już pewne mechanizmy, które pozwalają nam sobie radzić z trudnościami. Młody człowiek dopiero tego się uczy. Najtrudniejsza do przekazania okazała się wiedza dotycząca objawów depresji u dzieci i młodzieży. Te bowiem różnią się od tych, które można obserwować u dorosłych. Depresję kojarzymy przede wszystkim z przygnębieniem, ze smutkiem. Natomiast w przypadku dzieci i młodzieży na pierwszy plan wysuwają się całkowicie inne objawy, a mianowicie drażliwość, problemy z koncentracją, zaburzenia odżywiania, niechęć do nauki. I próbowałyśmy z koleżankom jak najlepiej przekazać wiedzę właśnie na temat tego obrazu depresji. Jakie są najważniejsze sygnały, które mogą nas zaniepokoić? Najczęściej nauczyciele mówią, że dziecko nagle zaczęło inaczej funkcjonować. Że dziecko dotąd aktywne, chętne do pracy, występujące na różnego rodzaju przedstawieniach zaczęło się wycofywać. Możemy to tłumaczyć tym, że wraz z rozwojem pojawia się większy lęk społeczny. Dziecko boi się wyśmiania przez kolegów, boi się odrzucenia. Natomiast może iść za tym coś więcej. Czy istnieje zatem uniwersalna recepta, by pomóc młodym ludziom wydostać się z błędnego koła depresji? Ta praca może trwać czasem bardzo długo i jest to praca bardzo często z dzieckiem, z jego rodziną, ze szkołą, z najbliższym otoczeniem. Praca przede wszystkim nad poprawą samopoczucia, takiej poczucia wartości własnego dziecka. Są też słowa, których należy unikać. Zachęcałabym również do tego, aby nie mówić uczniom: weź się w garść. Ty możesz to zrobić. Co się z tobą w końcu dzieje? Zawsze byłeś taki doskonały, a nagle wszystko się nie udaje. Nie, ta droga na pewno uczniowi nie pomoże. Zachęcam natomiast do tego, żeby zrozumieć, co takiego się z nim dzieje i zapytać się, jak my możemy mu pomóc. Co możemy zrobić tutaj na miejscu w szkole, abyś się czuł lepiej? Co możemy zrobić tu na miejscu w szkole, abyś chętnie do tej szkoły przychodził? I jak my możemy tobie pomóc poradzić sobie z tymi trudnościami, które teraz napotykasz? I choć często problemy sygnalizują rodzice, to jednak młody człowiek spędza w szkole ponad połowę swojego życia. Dlatego tak ważne jest, by w tej szkolnej codzienności towarzyszyli mu wrażliwi i empatyczni dorośli. Zabrzeńska drogówka przeprowadziła działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą SMOG. Nadrzędnym celem akcji jest eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego.
Już po raz drugi w tym roku zorganizowano akcję Smog. Działania policjantów ukierunkowane są na przeprowadzenie jak największej liczby badań emisji spalin pojazdów. Jednym z elementów kontroli, która jest przeprowadzana, jest sprawdzanie zawartości spalin, które samochód produkuje, ale policjanci skupiają się też na innych aspektach technicznych pojazdu. Przede wszystkim kontrolują stan ogumienia, kontrolują to, czy oświetlenie pojazdu jest prawidłowe, dlatego że wszystkie te elementy mają wpływ na to, czy na naszych drogach jeżdżą samochody nie stwarzające zagrożenia. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska, policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny. Policjanci w wybranych punktach miasta prowadzą kontrolę. Podczas tych kontroli typują samochody, które podejrzewają, że mogą nie spełniać takich norm, które wymagane są przepisami. Oczywiście są to przede wszystkim samochody, które już są starsze i ich stan techniczny z uwagi na eksploatację może być gorszy. Każdemu kierującemu, który porusza się pojazdem, może zostać odebrany dowód rejestracyjny i samochód będzie wtedy skierowany na badanie kontrolne, które musi być przeprowadzone oczywiście po usunięciu jakichś usterek. Akcja ma również charakter informacyjno-edukacyjny. Policjanci przypominają kierującym, że niesprawne technicznie pojazdy emitujące spaliny o nadmiernej toksyczności wpływają na jakość powietrza. Rozpoczął się cykl spotkań Czyste Powietrze – Masz Wpływ, organizowanych przez Urząd Miasta Zabrze przy współpracy z Radami Dzielnic. Celem spotkań jest przedstawienie mieszkańcom problemu smogu oraz omówienie zagadnień dotyczących wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, prawa i obowiązki wynikające z uchwały antysmogowej oraz sposoby na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w powietrzu. Całe przedsięwzięcie to jest inicjatywa pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik, która poprzez Wydział Ekologii wystąpiła do Rad Dzielnic, żebyśmy dotarli do mieszkańców, że istnieje takie przedsięwzięcie jak Czyste Powietrze Masz Wpływ. W obliczu życia w ciągłym smogu, w obliczu tego zatrucia, które mamy, jest inicjatywa, żeby zrobić coś w dobrą stronę. W ramach tego spotkania z mieszkańcami, bo po naszej stronie była organizacja całego przedsięwzięcia technicznie i dotarcie do mieszkańców, w ramach tego spotkania mają być przedstawiciele Instytutu Chemii, mają być kominiarze, którzy mają mieszkańców nauczyć, jak korzystać z pieców efektywnie i mają być pracownicy Wydziału Ekologii, którzy przedstawią mieszkańcom, jakie są możliwości w zakresie pozyskiwania środków proekologicznych na to, żeby dostosować się do wymogów XXI wieku. Na tych spotkaniach chcemy przedstawić mieszkańcom stan powietrza atmosferycznego, którym oddychamy, ilość i rodzaj zanieczyszczeń, które emitujemy do tego powietrza, jaki to ma wpływ na nasze zdrowie, no i przede wszystkim stan na jakości naszego powietrza. Skąd te zanieczyszczenia się biorą, jaki jest ich rodzaj i jaki wpływ na to mamy my jako mieszkańcy. Chcemy również omówić na tych spotkaniach tematy związane z prawidłowym ogrzewaniem domów i mieszkań, czyli chcemy omówić i pokazać, czym palić, w jakich piecach palić i jak dbać o przewody kominowe, którym emitowane są gazy z naszych palenisk. Paląc współprądowo, czy potocznie mówiąc od góry, można zaoszczędzić nawet do 30%, tak mówią. Niech to będzie 20%, ale jest to zawsze jakiś procent oszczędności, a przy tej okazji też emituje się mniej zanieczyszczeń, mniej pyłów do atmosfery. I to nie dotyczy tylko kotłów, o czym najczęściej się w tej chwili mówi, ale również pieców. Są trzy elementy, które wpływają na emisję zanieczyszczeń. Pierwsze to jest paliwo, czyli to, czym palimy w piecu. Drugie, jakie piece używamy. A trzecie, sprawność i czystość komina. I na szczeblu tutaj naszym gminnym, my od lat, czy od roku 2014 dofinansowujemy mieszkańcom odnawialne źródła energii w postaci ogniw fotowoltaicznych, natomiast od 2009 roku dofinansujemy mieszkańcom montaż kolektorów słonecznych. W tej chwili przymierzamy się do konkursu o pieniądze europejskie ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego na montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych. Tym materiałem kończymy dzisiejsze wydarzenia. Na kolejne wydanie zapraszam Państwa już jutro, jak zawsze o tej samej godzinie. Do zobaczenia!